Panie Przemku, gratulacje na początek. Wygrywamy z Anwilem. Można powiedzieć, chyba podobny roller coaster do tego, co oglądaliśmy tutaj z Toruniem, tyle że tym razem z happy endem. Tak, cieszymy się przede wszystkim, że dzisiaj wygraliśmy. No, wiadomo, dla kibiców mógł być ten mecz naprawdę emocjonujący i ekscytujący do samego końca. Było dużo takiej walki fizycznej, dużo przepychania się. Myślę, że gdybyśmy się też ustrzegli strat i tych zbiórek na atakowanej tablicy, to ten wynik jednak byłby korzystniejszy dla nas. 15 trójek, sporo pana autorstwa. No, siedziały nam dzisiaj te trójeczki, zwłaszcza w pierwszej połowie, bo w drugiej już trochę gorzej to wyglądało. Wiedzieliśmy, że Anwil przede wszystkim gra taką obronę kombinowaną. Czasami te trójki są właśnie otwarte, szczególnie gdzieś tam z pozycji z rogów boiska i dzisiaj wpadały nam te rzuty, cieszymy się. No, trenujemy ostro, żeby te rzuty trafiać, więc cieszymy się, że wpadały. Można powiedzieć, że chyba tym meczem, tą wygraną uciekliśmy przeciwko Stali Ostrów w playoffach. Tak, duży krok zrobiliśmy do walki o to drugie miejsce przed fazą play-off i cieszymy się z tego powodu. Jeszcze kilka kolejek zostało do końca, więc musimy się skupić na naszej drużynie, ale też będziemy obserwować, jak inne drużyny radzą sobie w tych ostatnich, najważniejszych meczach.